Tak po latach wygląda grób Jana Kulczyka. Uwagę zwraca jeden szczegół. 29 lipca miała miejsce 9. rocznica śmierci polskiego przedsiębiorcy i wieloletniego lidera rankingu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Jan Kulczyk zmarł w 2015 roku w Wiedniu. Kolejna rocznica tego wydarzenia jest okazją do sprawdzenia, jak teraz wygląda mogiła zmarłego. Okazuje się, że grób miliardera nie wygląda tak, jak można się było spodziewać. Jan Kulczyk zmarł w 2015 roku w Wiedniu. Według informacji dostępnych w sieci powodem śmierci Jana Kulczyka były powikłania po zabiegu kardiologicznym. Miliarder odszedł w prestiżowym wiedeńskim szpitalu. Pochowany zaś został na cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu, w rodzinnym grobowcu. Tam też wcześniej pochowano jego ojca Henryka Kulczyka. W rocznicę śmierci taty Dominika Kulczyk zdecydowała się na piękny gest. W najnowszym wpisie na Instagramie córka Jana Kulczyka oraz spadkobierczyni jego majątku poinformowała, że wykupiła prawa do słynnej imprezy Malta Festival, odbywającej się co roku w Poznaniu. Gest ten miał być ukłonem w stronę ukochanego taty. Hasłem przewodnim tegorocznej, 34. edycji imprezy będzie „Za miłość”. Dominika Kulczyk zdecydowała się na dość krótki, lecz wymowny komentarz w swoim wpisie. Za miłość, tato, jak mawiałeś. Pierwsza Malta jest dla ciebie. Będziesz tam z nami. Tęsknię za tobą całym życiem. Przy okazji zamieściła archiwalne zdjęcie z Janem Kulczykiem, na którym tuli się do jego ramienia. Obserwatorzy postanowili docenić ten wzruszający gest. Pamięć o Janie Kulczyku wciąż trwa. Tak wygląda jego grób 9 lat po śmierci. Odwiedzając poznański cmentarz, trudno przegapić rodzinny grobowiec Kulczyków. Znajduje się on zaraz przy wejściu. Uwagę przyciąga swoją wielkością oraz wyglądem. Nie posiada tradycyjnego nagrobka. Ma za to wielką płytę, która wystaje z gruntu. Co ciekawe, grób został przyozdobiony rzeźbami cenionego artysty Igora Mitoraja. Rodzina Kulczyków bardzo ceniła sobie jego pracę i od lat kolekcjonowała dzieła. Portal shownews.pl ustalił, że miejsce spoczynku Jana Kulczyka jest przez kogoś regularnie odwiedzane. Mają o tym świadczyć pokaźne białe znicze, a także świeże róże, które zostały wsadzone w amforę kilka tygodni przed rocznicą śmierci. Pojawiła się na nim także wiązanka z fioletowych kwiatów. Widać, że grób jest zadbany i sprzątany. Elementem, który w opinii wielu osób może nie pasować do nagrobka, jest mała figurka, która została ustawiona na dole rzeźby drzewa. Jest to posążek małego aniołka, który ustawiony na cmentarzach najczęściej kojarzy się przecież z grobami małych dzieci. W tym roku przypadła 9. rocznica śmierci miliardera Jana Kulczyka. Widać, że pamięć o nim wciąż jest w sercach bliskich, którzy regularnie odwiedzają mogiłę oraz dbają o czystość w miejscu spoczynku miliardera.